Siemanko, siemanko, witamy. Witamy po przerwie świątecznej. O, i co się wydarzyło? Wczoraj zostało dokonane włamanie u naszych sąsiadów. No przykro mi o tym powiedzieć. Tam boki tutaj naprzeciwko co mają. Ktoś w nocy wszedł im do lokalu, zepsuł zamek i coś tam wyniósł. I się okazało, policja przyjechała, że na całym tym osiedlu nikt nie ma kamer. Nie ma żadnego monitoringu na tych ulicach, ani przy sklepach, czy co. Czy coś takiego i nic nie mogą znaleźć i się okazuje, że my mamy kamery i nasze kamery akurat sięgają jeszcze ten sklep, bo mamy dobre całkiem kamery, widzimy naprzeciwko sklepy też i właśnie Lucy próbuje odnaleźć włamywacza, którego już mamy o godzinie 5:43, dokonało się zbrodnia. Zaraz to znajdziemy dokładnie. Wyślemy im to i może im się to przyda do czegoś. Ale to ciekawe, że na osiedlu nikt nie ma nawet kamery żadne, żadne te sklepy, nic. My jesteśmy jedyni w ogóle na naszym osiedlu, co mają jakiś monitoring. To dopiero ciekawe. No dobra, i taki to początek dnia. Dopiero właśnie wjechaliśmy, tylko wysiedliśmy samochody, od razu sąsiad wyszedł i nas zaczepił. I się zapytał, czy nie możemy sprawdzić, czy nie uchwyciło to. No i uchwyciło, tylko musimy to dokładnie to w lepszej rozdzielczości to znaleźć. Dobra, a my witamy po święta. Jestem po święta. Święta były spoko. Co muszę powiedzieć po tych świętach? Bo jak spędziłem ten czusek, zapomniałem powiedzieć, ten cała wizyta u dziadków i jak siedzieliśmy u nich w domu, to muszę powiedzieć, że tam siedzieliśmy na podłodze. Że oni w domu nie mieli krzeseł. No jak ktoś był w Korei, to wie. Jak ktoś był u rodziny w Korei, to wie, jak to wygląda mniej więcej w domu, że po prostu mają stół i się siada na tyłku, na podłodze, w przysiadzie tureckim, no i się je, no czy tam z wyprostowanymi nogami, kto jak tam woli, ale no siada się na ziemi, masz stół taki nisko i się je. No i co jest najlepsze w tym wszystkim, że po takiej posiadówie, jak tam spędziłem, bo tam spędziłem spokojnie około godziny, dwie, siedząc na tym tyłku, już tych nóg nie czułem w ogóle. Zmieniałem tylko lewa, prawa, ten turecki, tak, trochę bardziej na lewo, bardziej na prawo się przychylałem, żeby tylko wytrzymać, bo to było najgorsze w ogóle w całej tej wizycie. Siedzenie na ziemi, mimo że się zacząłem już trochę gimnastykować, to wciąż jest mi daleko, byłem bardzo pod wrażeniem, jak ci wszyscy ludzie siadają po turecku z wyprostowanymi plecami i mogą sobie tak siedzieć i nie mają żadnego z tym problemu. No to co, przejdźmy do meritum. Tak mi zdrętwiały te dwie nogi. Tak mi zdrętwiały, tak nie mogłem się odnaleźć w ogóle, takie miałem bóle potem, że chodziłem. No i na szczęście Lucy jest po jakimś tam kursie masażów, bo jest pielęgniarką i oni jako pielęgniarze w szkołach mieli kursy takie masaże, bo czasami trzeba masować pacjentów właśnie, żeby po prostu odczuwali ciało, bo niektórzy są starzy, przemęczeni, to muszą mieć tą umiejętność wymasowania mięśni. No i Lucy wymasowała mi nogi, to myślałem, że w ogóle chyba choroby złapałem, że złapałem świrusa, bo po prostu po masażu to mnie tak obezwładniło, byłem taki bezwładny, nie odczuwałem w ogóle ciała swojego, całego, tutaj mięśni, rąk, w ogóle głowa mi pulsowała, czułem jakby miałem jakiś stan podgorączkowy, w ogóle nie mogłem dojść do siebie, a wszystko dlatego, że moje mięśnie były tak skamieniałe i dostały takiego rozluźnienia, że moje ciało po prostu nie potrafiło tego wytrzymać. To dzień wolny miałem taki, że dwa dni leżałem i nie mogłem się ruszyć po masażu. Na drugi dzień już jak masaż zrobiła, to już było trochę lepiej, ale wciąż w ogóle byłem bezwładny. Wciąż mi ciężko było w ogóle wstać się, przejść. Uczucie takie, wiesz, pocenie się, stan jakiś ala gorączkowy, niby masz gorączkę, ale nie masz. Już myślałem, że naprawdę masz wirusa, bo już mięśni nie czułem, nie wszystko. A wszystko się okazało, że mój stan mięśni, stan ciała jest tak w ogóle dojechany, taki zły, że zwykły masaż sprawił, że w ogóle prawie się nie mogę ruszyć. Dzisiaj już się czuję trochę lepiej, jeśli o to chodzi, ale muszę ponawiać te masaże przez przynajmniej miesiąc czasu, żeby dojść do siebie,
doprowadzić w miarę swoje ciało do jakiegoś stanu takiego. No ale będzie ciężko teraz, bez kitu, przez te 2 tygodnie, 3, żeby jeszcze pracować tu cały czas. O Boże. No i dobra, i taka historia. Się rozgadałem, a ja teraz co? Biorę się za robienie ciast. Dzisiaj muszę ciasto zrobić, sernik hałwowy. Zrobię torcik szampański i zrobię ciasto kremowa uczta. O. Więc dobra, koniec tego gadania. Ja się zabieram do robienia, bo muszę już przygotowywać krem, żeby mi nie stygnął i tak dalej, więc potem zobaczymy. O, i dobra, mój dzionek wolny jest zakończony, jest godzina 6. No, całkiem się robiłem, zrobiłem 3 ciasta od początku do końca, bo już są całe zrobione. Tylko wystarczy je pokroić i gotowe do sprzedaży. Także spoko, chlebki urobione. Wszystko jest tak, jak być powinno. Ja teraz muszę popakować jakieś rzeczy do samochodu, które trzeba wyrzucić u nas. O, i tyle. Kurde, już się boję w ogóle. Mam takie uczucie w nogach, jakby nogi nie dawały rady utrzymać mojego ciała. Masakra. O, już się boję, jak ta masaż dzisiaj pójdzie, to aż po, kurde, aż będę chyba płakał. To jest totalna masakra. Ale wiem, że mi to pomoże i wiem, że przez najbliższe 2-3 tygodnie muszę się z tym przemęczyć po prostu i to zrobić, bo to nie jest uniknione, po prostu mięśnie są tak zastygnięte, że nie ma, że boli po prostu. Czas szybko leci, już prawie rok czasu jesteśmy ten, odkąd podpisaliśmy ten kontrakt, odkąd wynajęliśmy ten sklep i tak cały czas odkładałem i dopóki nie wynajęliśmy, to przecież i ćwiczyłem, i się rozciągałem, i wszystko, i całe ciało było elegancko zdrowe, a ten rok doprowadził mnie do totalnej ruiny, jeśli chodzi o fizykę i psychikę, więc teraz naprawdę muszę się zmobilizować mocniej i mocniej, bo zacząłem się rozciągać, ale tak teraz widzę, że takie 10 minut dziennie rozciągania to jest lepsze niż nic. Ale z drugiej strony nie jest to za dużo. Muszę to rozciągać się bardziej, mocniej i może dłużej troszkę. O, ale dobra. No tyle, nie będę gadał, nie będę przedłużał. Lucy, you wanna say bye bye? No i dobra, no co, do jutrka. Zobaczymy, jutro wam pokażę ciasta, jak wygląda, jakie zrobiłem. Jedno jest torcik szampański, sernik hałwowy, który już czuję, że będzie naprawdę niezły, naprawdę dobry. No i coś, i jeszcze kremowy, tak? No ale to jutro wam pokażę, widzicie, jak rozmawiam, jestem na maksa przemęczony. Hej, hej. A, jeśli chodzi o włamywacza do naszego sąsiada, udało nam się znaleźć na nagraniu na kamerze, ale problem jest taki, że kamera była za daleko i nie wychwyciła ruchu. Więc nie nagrywała sekunda po sekundę, po sekundzie tylko klatkami, bo po prostu nie widziała ruchu, bo ona dopiero jak zauważy ruch, to nagrywa szczegółowo. A jak nie ma ruchu, to takie skacze po 5-10 sekund czy coś takiego. I gościa tego widać, jak podchodzi pod sklep, nie widać, jak wyłamuje zamek, wchodzi i potem wychodzi i idzie sobie tam w lewo. Ale jest na kamerze, nie wiem, czy mi się to przyda, czy nie, zobaczymy. Dobra, my lecimy do domu, elo, do jutrka.